Okidoki, tak więc podejście numer 2. Czyli syntetyczne pająki. I ja. Dobra. Wiemy, że rymować już potrafię. Teraz jeszcze zobaczmy, czy potrafię walczyć. Na początku niestety nie sprawiłem zbyt dobrze. I znowu nie trafiam. Nadal nie trafiam. Okej. Jeden z głowy. Trzeba się cały czas ruszać, bo niestety... Kiepsko mi to idzie, muszę powiedzieć. Jakbyśmy się może za tego. Nie trafiam. To mój bardzo duży błąd. Teraz zjadę dziada. Zdychaj. Muszę powiedzieć, że trafienie. Przegrzałem broń, czekajmy. Trafienie z tego działa w ruchu i to jeszcze przy takiej prędkości i zwrotach nie jest takie proste. Dobra, został nam jeszcze jeden. Mako niestety jest już pomału na wypieczeniu, musimy uważać. Ale możemy go naprawić. Tylko musimy mieć na to czas. Spróbujmy. Dobra, może i nie. Naprawiamy się. Niestety w momencie, kiedy trwa naprawa, nie możemy walczyć. To jest niestety minus. Okay. Teraz myślę, że to będzie. No nie, no nie trafię z takiej odległości. Co by nie mówić, to się namęczyłem. Tym bardziej, że potrzebowałem dwóch podejść. Kiepska. Dobra, ale na szczęście się udało, tak więc możemy ruszyć dalej. Ciekawe, czy to tylko jedyna z poziomek, która mnie czeka na tej planecie. Zasadzka getów, no. Powiem, że zważywszy na okoliczności atmosferyczne oczywiście panujące w naszym kraju, przepraszam, w naszym pięknym kraju, no to tutaj naprawdę jest zimno, pomijając, że jest minus 120 stopni, to pogoda jest wprost odwrotna do tej, którą mamy za oknem. A tak w ogóle to... Tak jak wspominałem, ja obecnie mam urlop, z czego się bardzo cieszę. Wykorzystuję go jak się tylko da. O cholera, dobra, moment, bo się zgadałem. Dobra, oczywiście wykorzystuję go jak się tylko da. W sensie odpoczynku, tak? Odpoczynku i to też jak już wspominałem, przynajmniej tak mi się wydaje kiedyś.
odpoczynku czynnego, tak? Czyli rower jest moim przyjacielem, w tym przypadku samochód na drugim miejscu, bo też go używam, żeby się przemieszczać z punktu A do punktu B, z punktu B do C i tak dalej. Tak czy inaczej, jestem na urlopie dopiero kilka dni. Pocieszam się, bo również za kilka dni mi się on już kończy. Ale tak czy inaczej, jestem dopiero kilka dni na urlopie, a już, mówiąc skromnie oczywiście, udało mi się zwiedzić kilka naprawdę uroczych miejsc. Tak więc wszystkim polecam zwiedzanie i jeszcze raz zwiedzanie naszego, jak to już zdążyłem zauważyć wcześniej, pięknego kraju. Oczywiście nie mam też nic przeciwko podróżom za granicę, ale jestem też zdania, a raczej zwolennikiem twierdzenia, że cudzo chwalicie, a i każdy oczywiście pewnie już z Was sobie dokończył te przysłowie bądź powiedzenie. Tak więc zobaczmy, co nas po. Już widzimy na mapie na czerwono, więc będzie ciekawie. Zobaczcie. Zaczerwieniło się jak... transportowiec getów. A przynajmniej wszystko na to wskazuje, że to jest jakiś statek. Walka będzie, bo są wieżyczki, które już do mnie strzelają, tak swoją drogą. Zobaczcie. Wow. Matrix. Dobra, ruszajmy. A trafić z tego działa, to powiem wam, że naprawdę jest sztuką. Jeszcze ruszając się oczywiście. Więc radzę wam przycelować. Trzeba niestety pośrodkować tą walkę. Jak za długo będziemy stać w jednym miejscu, to niestety coś innego nas zdmuchnie. Ale wieżyczki można spokojnie zdjąć na dwa razy. Gety są za osłonami. Czemu ja? Nie przybliżam. Nie wiem. Ktoś by był ciekawy, którym klawiszem się przybliża, to jest to oczywiście Shift. Mam nieodparte wrażenie, że jak przybliżałbym wcześniej... O cholera, palę się. Czas się wycofać. Dobra, bo się znowu niestety... zamyśliłem. Naprawa kosztuje 15 omniżeru, więc nie jest to jakiś majątek, ale ratuje nam życie. Dobra. Mam was. Dobra, została mi chyba tylko wieża. Jest. Jupi! No dobra, ale tyle walki i co? Żadnych skarbów? Artefaktów? Słowiutko. Chyba, że mogę właśnie wejść do tego przybytku. Puk, puk.
mi się podoba. Zobaczymy na jak długo. Aha. Widziałem ten Gemonia. Może nie. Zniszczycie! Nie żartuj. No trochę was tu jest. Najemnicy. Twardzi najemnicy. Patrzcie oczywiście namiętnie na tę scenkę, a ja za chwilę wracam. Okej, tak więc już jestem z powrotem i mam nadzieję, że wy razem ze mną. Jeśli ciekawi was, gdzie byłem przez tą naprawdę dla was, podejrzewam, bardzo krótką chwilę, to odpowiem tak. Pamiętajcie, zapisujcie stan gry. I tyle ode mnie. Tak więc podejście numer 2. Powiem wam szczerze, że dosyć tutaj będzie ciężko. Co prawda to nie gety, tylko najemnicy. Uwaga! Uwaga! Bardziej na nic. Jak dla mnie oczywiście. No nie wiem, czy nie za twardzi, jak widzicie. No i kolejny, teraz widzicie ten obrazek. W tym odcinku... No cóż. Wznowimy grę. Weźmiemy oddech. Popatrzymy na naszych bohaterów. Przedstawiam wam oczywiście dla tych, którzy nie znają. Urdnod Vrex. Tali Zora Nar Raya. No i oczywiście ja. Brave Shepard. Dobra, będziemy musieli to zrobić z głową, bo to czego byliśmy świadkiem, raczej byliście świadkami przed chwilą. No. Głowy w tym nie było. Korsarzy jest dużo za dużo, jak ja to mówię. I są do tego mocni. Okej, to jest właśnie gra, powiedzmy, coś ala z głową. Zobaczmy na jak długo tej głowie mi wystarczy. Zostałem sam niestety. To jest zła wiadomość. Schowaj się, Gamoniu. No niestety... 2-0 dla korsarzy. Uwaga! Jednak w takich sytuacjach jak ta żałuję trochę, że klasa, którą postanowiłem wybrać w tej grze, to
szpieg, agent, snajper, jak zwał, tak zwał. Brakuje mi tutaj siły ognia. W zawarciu oczywiście, czyli karabinu albo strzelby. Pistolet jest niestety trochę za słaby. No dobra, podejście numer 3. Teraz trochę pokombinujemy. Jak to było? Kamikadze. Wracaj, Brex. Zobaczmy. Nie możemy zapisać. Jakby ktoś z was chciał, kordziło go, żeby zapisać, tak jak mnie w tym momencie po trzech poprzednich zgonach. To niestety podczas walki takiej opcji nie ma. Ale nie powinno to być dla was, dla mnie, dla nikogo niczym dziwnym, ponieważ w większości gier podczas walki gry się zapisać nie da. Byłoby to za łatwe. Jeden wdech? Nie, jeden wdech to za mało. Zróbmy jeszcze jeden. No i... go! Zostało nam kilku przeciwników. Jednego mniej. Dobra, troszeczkę się uspokoiło. Dwóch mniej. I chyba jeszcze jeden. Tutaj. Na górze czy na dole? No i dobra, to chyba wszyscy. Przynajmniej mam taką nadzieję. I a propos gry z głową, a raczej walki z głową. To właśnie był taki przykład. Bierzcie oczywiście ze mnie przykład, kiedy chcecie, jak chcecie, ile chcecie. Ale z sytuacji tego typu. Polecam oczywiście. Dobra, podgląd. Dobra, nic mi się już tu więcej nie pokazuje, czyli mniemam, że to by było na tyle, jeśli chodzi o naszych nieproszonych. Wróć. To w sumie ja jestem nieproszonym gościem, tak więc naszych nieproszonych gospodarzy. Może tak będzie lepiej. Dobra, teraz spróbujmy przejąć zapasy. Co my tu jeszcze ciekawego mamy? No, mógłbym coś tu znaleźć. Jestem. Super, a ty pewnie powiesz... Chodźmy, kurwa. Tak czułem. No nie, no tyle szafek, nic nie mogę. Lipa. A tu coś mi się pokazało, moment.
już nie wiem co. Ach, tam biegają za mną, nie dadzą się skupić człowiekowi. A, kryogeniczna komora, ale nic nie mogą z nią zrobić. Mam nadzieję, że tu znajdę coś ciekawego. Okej, mamy jakąś... kolejne drzwi. No i dobra, coś tu mamy. Leksykon, będę musiał zaraz przejrzeć leksykon. I w ogóle ekwipunek, bo troszeczkę tam rzeczy się nam nazbierało. Dorzućmy jeszcze parę sztuk. Ujaj się! Dupa. No i nie zdążę. Kiepsko. No ale dobra. Zainwestujmy. No i super. Kolejny poziom osiągnięty. Jakiś kapitan, przynajmniej tak wygląda. I zidentyfikowano anomalię. Odkryłeś ciało kapitana Willema, dowódcy MSV Majesty. Majesty? Przekombinowuję, to jest angielski. W swojej martwej dłoni ściska mały deadpad. No i wziąłem tego deadpada. Może go przejrzymy za chwilę. Całe dwa punkty medigelu, ulala. Coś tu znajdziemy jeszcze. Tak, tam na końcu. Skrzynkę. Okej. No dobra, nawet te, nazwijmy to zakupy, uważam za udane. Tam już byłem, tu już byłem, to już widziałem. Okej, tak, to, tak więc to by było na tyle. Opuszczajmy te smutne i ponure miejsce. I co? Zostało nam jeszcze jedno miejsce. Nie, w sumie dwa. Turiański brak. Tak, w tym momencie sobie coś uświadomiłem, że ta seria, czyli Let's Play z Mass Effecta, to będzie naprawdę długa seria. Mam takie oczywiście wrażenie. No, seria wcześniejsza też mi się w sumie wydawała dosyć długa, składała się z 50 odcinków. To już mogę wam powiedzieć, będzie na pewno dłuższa. Jeśli chodzi o odcinki i jeśli chodzi o cały czas, który poświęcę na tą grę. Z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że ona jest najnormalniej w świecie dłuższa od Dead Island. Island. Zawsze o tym zapominam. Jakoś bardziej pasuje mi te A. Nieważne. Przede wszystkim jeśli chodzi o to, że jest dłuższa, ale też odcinki, które kręcę, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, czy kręcę, nie wiem czy to dobre słowo, tworzę, są, staram się, żeby były krótsze, to znaczy około 20, tam powiedzmy 5 minut. Nie zawsze, dobra, tu już byłem, no to wygląda. Nie zawsze oczywiście mi się to udaje, ale tak sobie wymyśliłem, że około 25, 30, o powiedzmy, że coś w ten sposób, coś w ten deseń. Dobra, wracajmy do Mako, bo zobaczcie, że zagrożenie nam wzrasta, znaczy poziom zagrożenia. I przez to też odcinków będzie więcej i tak dalej i tym podobne. Okej, miałem oczywiście coś na myśli, ale już w gąszczu słów, jak zwykle. Może nie jak zwykle, tylko no, często się zdarza
mojej skromnej osobie zapomnieć o czym chciała powiedzieć. Wiem, mówię teraz sobie w trzeciej osobie, w ogóle znowu zacząłem chrzanić głupoty. To wszystko przez ten mróz, wiecie? Ten mróz, mimo że jest wirtualny, to chyba daje mi się we znaki. A na pewno przypomniał mi o jednej rzeczy, że muszę zrobić sobie ciepłą herbatę. Nie wiem, czy jeszcze ktoś z was pija herbatę, bo ostatnio od znajomych słyszałem, że picie herbaty już nie jest w modzie. Zareagowałem na to tak mniej więcej w stylu what the fuck? No ale... brak sądy. Wiesz co, ja chyba wykorzystam tą chwilę na zrobienie sobie wspomnianego trunku. Widzimy się w kolejnym odcinku, tak więc na razie i cześć.